W Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, w 29 wierszu mamy takie słowa. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. Moi drodzy, to jest hasło niedzieli, trzeciej niedzieli po Epifanii. Spotykamy się i pozdrawiam was ze szczególnego miejsca w Wiśle, w Wiśle Czarnym, z Zadniego Gronia. Z kaplicy pod wezwaniem Jadwigi Śląskiej. Jest to miejsce, gdzie od lat odbywają się zarówno msze rzymskokatolickie, jak i nabożeństwa ewangelickie. To miejsce to szczególny symbol dla nas tutaj w Wiśle, gdzie razem możemy się w tym samym miejscu modlić do jednego Pana Boga. Są tu symbole zarówno Kościoła rzymskokatolickiego, jak i symbole Kościoła ewangelickiego. I w dniu, kiedy trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan, chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na te nabożeństwa, które odbywają się tutaj na Zadnim Groniu w każdą niedzielę o godzinie 10.45 po to, aby razem przychodzić, modlić się, Wielbić Boga, abyśmy, tak jak mówi to Słowo, przychodzili z północy, z południa, ze wschodu i zachodu, abyśmy razem mogli uczestniczyć w tym podniosłym wydarzeniu, jakim jest przybliżanie się Bożego Królestwa. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.